marszałek, ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych odpowiada na konkretny problem odchodzenia na emeryturę doświadczonych kadr mundurowych. W tym celu wprowadza instrumenty motywujące funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie, w tym przede wszystkim dodatki motywacyjne dla Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, którzy zdecydują się pozostać w służbie zamiast iść na emeryturę po 25 latach pracy. Niestety zakresem ustawy nie objęto funkcjonariuszy celnych Krajowej Administracji Skarbowej, bez wątpienia służby mundurowej, wykonującej także zadania policyjne. Celnicy strzegą polskich granic razem z funkcjonariuszami. Panie senatorze, mamy tutaj wielką prośbę. Czy pan mógłby zbliżyć się do mikrofonu, ponieważ bardzo słabo pana słychać? Mam zacząć od początku? Nie trzeba, tylko chodzi o to, żeby pan był bliżej mikrofonu. Niestety zakresem ustawy nie objęto funkcjonariuszy celnych Krajowej Administracji Skarbowej, bez wątpienia służby mundurowej, wykonującej także zadania policyjne. Celnicy strzegą polskich granic razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, podobnie jak oni, narażając swoje życie i zdrowie, walczą z przestępczością. Nie ma więc żadnego powodu, by nie byli traktowani tak samo. Co ciekawe, w sprawie objęcia ustawą funkcjonariuszy celno-skarbowych wystąpiło Ministerstwo Finansów, dostrzegając alogiczność pominięcia tej służby mundurowej, pełniącej podobne funkcje jak Policja czy Straż Graniczna. Alogiczność tego wykluczenia jest tym bardziej rażąca, że problem odchodzenia funkcjonariuszy na emeryturę właśnie w służbie celno-skarbowej występuje najdotkliwiej, bo jest ona najstarszą wiekiem służbą mundurową. Zatem tu właśnie należy podjąć działania, by zatrzymać funkcjonariuszy z dużym doświadczeniem i wiedzą w pracy. Tym bardziej, że działania celników generują dużą część dochodów budżetowych i choćby z tego powodu państwu powinno zależeć, by zatrzymać w pracy najbardziej doświadczone kadry. Przy skali korzyści, którymi przecież rząd się chętnie chwali, koszty objęcia ustawą celników są po prostu drobną inwestycją. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że przy założeniu pozostania w służbie co najmniej 40-60% funkcjonariuszy koszty jej regulacji wyniesie około 20 milionów w pierwszym roku, pozwalając zatrzymać około 400 funkcjonariuszy i około 600-870 milionów w ciągu 10 lat. Pan minister twierdzi, że celnicy muszą czekać, aż rząd zobaczy, czy stać go na to, by zachęcać celników do tego, by nie odchodzili na emeryturę. Obawiam się, panie ministrze, że celnicy nie będą czekali, po prostu pójdą na emeryturę. Bardzo ważnym aspektem prawa dotyczącego służb mundurowych, niezależnie czy nadzorowane są przez ministra spraw wewnętrznych czy ministra finansów, powinno być takie samo traktowanie funkcjonariuszy i zapewnienie im jednolitych uprawnień. Z tej zasady tą ustawą będą wykluczeni funkcjonariusze celno-skarbowi. Dlatego w imieniu własnym, ale także senatorów Bogdana Borusewicza, Janusza Pęcherza, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza składam poprawki, które eliminują ten wyraźny defekt ustawy i które doprowadzą do włączenia funkcjonariuszy celno-skarbowych do beneficjentów tej ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani senator.